Laudetur Jezus Chrystus. W tym filmie zajmiemy się tajnym dokumentem Konferencji Episkopatu Polski poświęconym biskupom emerytom. Tajnym, no może nie w tym sensie, żeby były tam jakieś wielkie sekrety, natomiast no tajnym w tym znaczeniu, że niedostępnym na stronach Episkopatu, więc no nie jest tak, żebyśmy mogli jako wierni zajrzeć sobie na stronę i ten dokument przeczytać. Jeśli ktoś chciałby obejrzeć fragmenty, bo mam, przyznam, tylko fragmenty skanów, to będą umieszczone w opisie filmu w dokumentacji. Przypominam też o drugim nowym kanale, na którym są podcasty. Oczywiście odnośnik też umieszczę w opisie filmu. A więc przejdźmy do rzeczy. Ja tylko zacznę od zastrzeżenia. Dokumenty, które uchwala Konferencja Episkopatu Polski, można by z grubsza podzielić na dwie takie podstawowe kategorie. Są takie szczególnie ważne dokumenty, na przykład dotyczące liturgii, które za jakby powszechnym, znaczy tym zgodnym głosowaniem biskupów, tak, jeśli episkopat je przyjmie, to obowiązują we wszystkich diecezjach. Z innymi dokumentami jest tak, że właściwie są takimi zbiorami zaleceń, pewnych postulatów, propozycji rozwiązywania różnych sytuacji. Powiem szczerze, nie wiem, do której kategorii się ten dokument zalicza, ale myślę, że jednak raczej do tej drugiej, więc należy na to patrzeć też z taką uwagą, że tak powiem, każdy biskup ordynariusz nowy, który przychodzi, to on podejmuje decyzję w sprawie biskupa emeryta, więc on nie do końca, znaczy jakby nie jest związany tym. To są pewne zalecenia. Ja zresztą zajmę się tylko tematem mieszkania i zapewne większość z Państwa się zorientuje, że z grubsza to ten dokument rzeczywiście w Polsce jest traktowany jako metoda na rozwiązywanie sytuacji biskupów przechodzących na emeryturę. A zatem spójrzmy na ten dokument i tu mamy akta Konferencji Episkopatu Polski i tytuł Ofiarują wspólnocie swoją mądrość i doświadczenie, status biskupów seniorów diecezjalnych i pomocniczych. Dokument, tu zaznaczę, jest z 2013 roku i to w dalszym ciągu rozważania, że tak powiem, będzie nam potrzebne, bo ja się też odwołam do poprzedzającego ten dokument, dokumentu Kongregacji do Spraw Biskupów. Ale teraz spójrzmy na fragment tego dokumentu Episkopatu, w którym jest mowa o mieszkaniu. Biskup senior może mieszkać w granicach swej diecezji, chyba że Stolica Apostolska w szczególnych okolicznościach zarządzi inaczej. Może też z własnej woli zamieszkać poza granicami diecezji, na przykład powrót do diecezji pochodzenia, czy też do zgromadzenia zakonnego, jeśli się z niego wywodzi. W każdym przypadku do obowiązku diecezji należy zapewnienie biskupowi seniorowi odpowiedniego mieszkania. Należy wykluczyć zamieszkanie biskupa seniora w domu biskupim, rezydencji, nawet gdyby był w nim do dyspozycji apartament z oddzielnym wejściem. Porównaj Kongregacja do Spraw Biskupów, biskup senior, strona 38. Po przyjęciu rezygnacji z urzędu biskup senior zwalnia zajmowane dotąd mieszkanie służbowe i otrzymuje mieszkanie zapewniające mu godne życie. W obrębie mieszkania powinna być możliwość urządzenia kaplicy z wszystkimi uprawnieniami przewidzianymi przez kodeks prawa kanonicznego, łącznie z przechowywaniem Najświętszego Sakramentu. I tu chciałabym zwrócić Państwa uwagę na dwie rzeczy. Mamy tutaj: należy wykluczyć zamieszkanie biskupa seniora w domu biskupi. I co istotne, mamy tu odwołanie do dokumentu Kongregacji do Spraw Biskupów. Zobaczmy, jak niechlujnie jest ten przepis zrobiony. Bo co to znaczy strona 38? No ja bym po prostu prała linijką po łapach za takie przepisy. Gdzie to jest wydane? Poza tym co? Będzie nowe wydanie i będzie inna strona? Ale ponieważ twierdzą, że tak zaleca kongregacja, znaczy ja przypomnę, kongregacja, bo to jeszcze wtedy nie było tej nazwy dykasterię, ale jeżeli tak zaleca kongregacja, to co robimy, proszę Państwa? Mówimy, sprawdzam i zaglądamy, jak dzisiaj, jakie są dokumenty na stronie dykasterii do spraw biskupów. Dokument ogólny tej dykasterii, czy wówczas jeszcze kongregacji dotyczący biskupów, został wydany w roku 2004, a więc prawie 10 lat przed dokumentem Konferencji Episkopatu Polski. To się nazywa Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów apostolorum successores. Rozdział 9, biskup emeryt. I tu czytamy.
prawa emerytowanego biskupa w stosunku do kościoła partykularnego. Biskup emeryt, jeśli sobie tego życzy, może w dalszym ciągu mieszkać w granicach diecezji, której służył. Jeżeli nie zapewnił sobie własnego zakwaterowania, diecezja ma obowiązek zapewnić mu odpowiednie mieszkanie. Stolica Apostolska może w szczególnych okolicznościach postanowić, że emerytowany biskup nie powinien przebywać na terytorium diecezji. Emerytowany biskup ma prawo założyć w swojej osobistej rezydencji kaplicę prywatną na prawach kaplicy i może tam przechowywać Najświętszy Sakrament. Biskup zakonnik, jeśli tak woli, może zamieszkać w domu, który nie należy do jego instytutu, chyba że Stolica Apostolska postanowi inaczej. Czy Państwo widzą to, co ja? Tutaj nie ma żadnego zakazu. Jeśli był, to może we wcześniejszych dokumentach, tylko nie wiemy jakich. No więc pierwsza sprawa. Główna informacja, proszę Państwa, oczywiście kodeks prawa kanonicznego nie reguluje takich szczegółów. Druga rzecz, rzecz jasna, ponad dokumentami konferencji episkopatów, nawet jeśli biskupie by się umówili, że w całym kraju, tak we wszystkich diecezjach coś będzie przestrzegane, i tak nadrzędny jest zawsze dokument watykański, czyli w tym przypadku mamy dokument Kongregacji do Spraw Biskupów. Dykasteria do tej pory nie wydała żadnej aktualizacji. Tu nie mamy słowa o tym, że on nie może mieszkać, że nie może mieszkać w tej samej rezydencji co aktualny ordynariusz, po prostu zmieniając mieszkanie. Skąd to się bierze? Jak się Państwo i ja domyślają, z takiego typowo polskiego zwyczaju, że jak proboszcz przechodzi na emeryturę, to powinien się wyprowadzić. Nie jest to przestrzegane wszędzie. Ja przyznam, że znam nawet takie przypadki, kiedy proboszcz, który budował kościół, pozostał na plebanii, zmieniając mieszkanie, i relacje z nowym proboszczem były bardzo dobre. Natomiast no, w wielu miejscach, powiedzmy sobie szczerze, taką zasadę się stosuje. Pytanie, czy ta zasada jest właściwa? No bo czym? Znaczy, bo tak, przede wszystkim, kościół to nie jest korporacja, tylko raczej traktujmy to w kategoriach relacji rodzinnych czy pewnej takiej wspólnoty. Aczkolwiek kapłani nie są zakonnikami. Pomyślmy, czy to nie powinno być właściwie porównywalne do rodziny. No bo tak, jeżeli wyobrazilibyśmy sobie duży dom, taki wielopokoleniowy, znaczy i co, w pewnym momencie w normalnej rodzinie zdarzyłoby się coś takiego, że rodzice stwierdzają, no ale nie, to jednak dziadkowie powinni się wynieść, bo na przykład, nie wiem, będą konkurować do uczuć dzieci. Znaczy, bo z proboszczami to powiedzmy sobie szczerze, to jest właśnie takie myślenie, że prawda, starszy proboszcz będzie konkurował, czy będzie podważał autorytet, tylko my nie powinniśmy regulować wszystkiego, odwołując się do jakichś potencjalnie skrajnych, niewłaściwych sytuacji. I oczywiście te zarządzenia dotyczące, czy te regulacje dotyczące zamieszkiwania biskupów emerytów są ewidentnie wzorowane na tych naszych zwyczajach dotyczących proboszczów. Tylko że w sytuacji biskupów jest jeszcze jeden szczególny element, mianowicie to powinien być crème de la crème z prezbiteratu poszczególnych diecezji. To powinni być ludzie o szczególnych właściwościach, o szczególnym charakterze, o pewnej jednak wyróżniającej się pobożności. No więc jak to jest, że naprawdę nie mogą ze sobą wytrzymać? I zobaczmy, tam nawet było zastrzeżone, że nawet jeśli byłoby osobne wejście, naprawdę? No to tak na zdrowy rozum, to jakie oni mają kwalifikacje do tego, żeby zarządzać dużymi zespołami ludzi, no takimi jak diecezje, tak? Mamy parafie, zakony, duszpasterstwa i tak dalej. Jeżeli oni nie są w stanie jakby znieść samego faktu, że mieszkają w tym samym budynku. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Zachęcam do followowania w mediach społecznościowych, także do zasubskrybowania drugiego kanału. Pozdrawiam serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.